Panie Zenonie, jakie emocje przed rozpoczęciem Polsat Super Hit Festival? Wspaniałe emocje. Przy tym dla mnie to jest wielkie wyróżnienie i satysfakcja w ogóle, że mogę wystąpić już po raz drugi na Polsat Sopot Super Hit Festival. No to legendarny amfiteatr. Wprawdzie troszkę już w przebudowie jest. Na deskach tego amfiteatru występowały moi idole. Począwszy od lat 80., chyba 78 albo 79 rok, zespół Boney M, Demis Russo, Sissy Catch, były Dieter Bohlens z zespołem Blue System. No i Whitney Houston, aż w końcu ja tam stałem na tych deskach. No i wspaniałe naprawdę, no to jest wyjątkowe miejsce, przepięknie położone, wśród drzew świetna akustyka, świetne nagłośnienie, to jest Sopot, to jest Sopot. No to jest przede wszystkim też ogromne wyróżnienie, tak jak już pan powiedział, Polacy ciągle kochają pana muzykę. Czym pan zaskoczy w tym roku na scenie? No my zagramy przede wszystkim piosenki, które fani znają nas najbardziej, tak? Czyli na pewno piosenka o oczach zielonych, utwór przez twoje oczy zielone, Kochana wierzę w miłość, przekorny los, Życie to są chwile i moja gwiazda. I troszeczkę inaczej to zagramy, bo zagramy z bandem live na żywo, z moimi przyjaciółmi. Już od jakiegoś czasu właśnie praktykujemy takie koncerty, fajne, duże koncerty, a do takiej właśnie należy Polska. Sopot Hit Festival. Właśnie to jest chyba piękne, że w końcu, już jakieś kilka lat temu to się stało, że disco polo to właśnie tak powróciło do łask, że rzeczywiście pokazuje, że Polacy kochają tę muzykę, że ona jest musi być obecna w telewizji. Polacy kochają po prostu fajną, melodyjną piosenkę, która wpada w ucho z fajnym tekstem, z fajnym aranżem. I to tyle. I taka ma być po prostu muzyka. Polska muzyka. Świetna polska muzyka. Niedawno wydał pan nowy singiel, ale kiedy nowa płyta? Kiedy będziemy mogli usłyszeć coś nowego? No ja tak zbyt często w dzisiejszych czasach nie wydaję zbyt często właśnie płytę. Ostatnia płyta chyba nasza wyszła w roku 2016, tak? Jakby 3 lata temu. Jak nazbieramy odpowiednią ilość utworów, piosenek, wtedy wydamy płytę. Nie mogę o to nie zapytać, bo premiera filmu już w grudniu, ale powstaje właśnie film pod tytułem Zenek, opowiadający o pana karierze. Proszę powiedzieć o tym projekcie, bo na pewno miał pan na niego jakiś wpływ. Tak, ja dużo czasu spędziłem właśnie z aktorami, z reżyserem, opowiadałem, oni też ze mną jeżdżą cały czas na nasze koncerty, podglądają moje zachowania, jak ja się zachowuję. Ale zobaczymy. Na razie sesja, że tak powiem, zimowa została zakończona, 10 dni chyba zdjęciowe. Teraz czekamy na sesję letnią, taką letnią, chyba jesienną. No zobaczymy.